Witam serdecznie w Centrum Szkoleniowym Nowol. Mam na imię Krzysztof i chciałem zaprezentować Państwu typową naprawę progu po skończonych pracach blacharskich. Do tego typu zadań będziemy używać produktów firmy Nowol z linii Professional. Do tego typu naprawy potrzebujemy zmywacza antysilikonowego i czyściwa, materiałów do maskowania, materiałów ściernych, podkładu antykorozyjnego, w zależności od jakości naprawy blacharskiej szpachlówki multifunkcyjnej, środka ochrony karoserii w celu odtworzenia fabrycznej powłoki progu. Zadaniem tej powłoki jest ochrona progu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Środki te popularnie nazywane są barankami. Do dyspozycji mamy trzy rodzaje środków. Pierwszy z nich jest to grawit 600 klasy MS, drugi z nich jest to grawit 610 klasy HS, trzeci grawit 650 również klasy HS o znaczeniu 2 w 1. Dlaczego 2 w 1? Ponieważ poza otworzeniem struktury baranka możemy użyć go do uszczelnienia drobnych zakładek blachy. Przed przystąpieniem do naprawy progu chciałem Wam pokazać, jakie efekty możemy uzyskać po aplikacji każdego z nich. Zacznijmy od aplikacji Gravit 600. Pamiętajmy o tym, że minimum 30 sekund musimy go mieszać. Przed przystąpieniem do natrysku trzeba odpowiednio ustawić pistolet. Mamy tutaj standardowy pistolet do baranka z dyszą 4 mm. Od czego będzie zależało, jaką strukturę uzyskamy? Będzie to zależało od trzech czynników. Pierwszy z tych czynników jest to odpowiednie ciśnienie, które regulujemy tym oto pokrętłem. Im to ciśnienie jest wyższe, tym mamy drobniejszą strukturę. Im to ciśnienie jest niższe, uzyskujemy strukturę grubszą. Drugi z czynników jest to odpowiedni dystans pistoletu od elementu. Im bliżej trzymamy, tak, nakładamy grubsze warstwy, im dalej ta warstwa jest cieńsza, co powoduje, że ta struktura staje się drobniejsza. Trzeci z czynników jest to odpowiednia prędkość pistoletu w stosunku do elementu. Im szybciej prowadzimy, struktura wychodzi nam drobniejsza, im wolniej grubsza. Jak widzieliście, położyłem pierwszą warstwę Gravit 600 z dystansu około 20 cm. Teraz muszę poczekać około 10 minut przed aplikacją drugiej warstwy. Jak widzieliście, położyłem drugą warstwę i teraz musimy poczekać około godziny 20 stopnia przed aplikacją warstw dekoracyjnych, lakieru bazowego, lakieru bezbarwnego. Przystępujemy teraz do aplikacji kolejnego środka ochrony karoserii Gravit 610 klasy HS, High Solid, o bardzo dużej zawartości części stałych. Musimy tylko ponownie wyregulować pistolet.